Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Spine the Town Red. I dzisiaj, jako że ja jestem chory, wybrałem specjalnie tą grę, co nie? Jezu, jakie to są bronie! Co to jest? Co to jest? O kurde! I jako że dzisiaj ja jestem chory, oni nie są chorzy, zaraz spowodujemy, że oni będą chorzy. No nie! Teraz mnie gonią! O kurde! Ile ich jest! Nie, to będzie masakra! To będzie po prostu masakra! To będzie po prostu masakra! Głowy latają! Za dużo jest ich! Co jest? Uwaga! Używam mocy Shockwave! Proszę! Wszyscy polecieli! Nie no, muszę teraz coś innego wziąć. Paralizator? Nie wiem, po co mi paralizator, ale... Aha, to tak bije. To jest słabe, musimy wziąć. Gdzie jest skała? O nie, zostaw to! Zostaw to, zostaw to. Moje, moje. Czemu oni broni mają? Czemu oni mają moje bronie? Co jest? Zostawcie siebie. Skupcie się na mnie. I nie dokończyłem z tą chorobą. Chciałem powiedzieć, że jako że ja jestem chory, to pan też jest chory. Tylko że na głowę oczywiście. W sensie ten pan... No. Nie no, muszę znaleźć coś OP. Czekajcie, bo ten miecz wygląda fajnie. Czy to jest niezniszczalny miecz, który pozbędzie się wszystkich na raz? Czemu oni cały czas żyją? Co jest z nimi nie tak? Chodź tu, musimy... Czemu on jest taki wytrzymały? Gdzie jest kałach? Kałach albo shotgun jakiś, szybko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj leżały bronie. Mam M-kę! Dobra! Teraz można się ich wszystkich pozbyć. Istna masakra jakaś. Już wszyscy nie żyją, oprócz tego jednego wielkiego. I jak widać, wszyscy zachorowali na głowę. Ten pan jest najbardziej dziwny. Czemu on żyje? Jeszcze on tyle strzałów dostał. On nie powinien żyć. Ciekawe, czy on nam coś zadaje, jak będę się bronić. A co to w ogóle miało być? Co tu są za ludzie? Czemu oni wszyscy mają broń? Aha, to ja mam takie coś dostępne? Proszę pana, proszę mi nie dmuchać w twarz. Czemu wszyscy tam biegną? Na mnie powinniście biegnąć. O co chodzi? Czy ta broń ma koniec magazynku już? Czy ja mogę bić tą bronią teraz? Co jest? Przecież oni wszyscy... O nie! Niszczą się te bronie! Oni na hita wszyscy padają! Dobrze, proszę państwa, to nie jest takie ciężkie, jak mi się wydawało, tylko kończą mi się już wszystkie broni. To jest najgorsze, kiedy nie ma się już broni palnej. Ale jako że, słuchajcie, jedziemy, bo my chyba jedziemy, co nie? Jedziemy. Co się stało? Czemu schodząc na drogę automatycznie się umiera? Nie podoba mi się to strasznie. Dobrze, proszę państwa, proszę lecieć na drogę. Sam osobiście poznałem, że droga jest niebezpieczna. Proszę skorzystać. Jezus, nie mogę ich odpychać praktycznie. Proszę skorzystać. Tylko ja nie chcę z tego pistoletu cały czas strzelać, ponieważ tu też są wrogowie. Jak ja mam do nich pójść? Słuchajcie, czy ja muszę tutaj jakoś skoczyć? Co? Ale fajne! Dobra, ja tu skaczę pomiędzy tymi samochodami i proszę bardzo, pozbywam się moich wro... O nie, biją mnie. Proszę się odczepić. Ode mnie. Co tam jest za broń? To jest ta epicka broń, ja ją chcę. Mogę tu wskoczyć nawet. I mogę z tego kanona strzelać. Co jest? Tylko zmarnowałem amunicję. A, to się odnawia. O, już nie. Nie. Trzeba do tego podnieść na poważnie. Czemu nie mogę podnieść tych mieczy? Oszukane one są. Co tu jest? Czy ja mogę to... Nie! Słuchajcie, legendarny miecz przepadł? No miałem się do tego wziąć na poważnie! To nie miało być coś takiego, że stracę legendarną broń, o co chodzi? Czemu on chodzi po tej drodze? Już nie chodzi. O co chodziło? Czemu tamten typ po sobie chodził po tej drodze, gdy nie można po niej chodzić? O co chodzi? Czy wy też możecie chodzić po niej? Halo, proszę pana. Pan musi przetestować moją drogę. Pan nie może chodzić po drodze. Czy pan może... O nie, ja zaraz umrę! Dobra. Czy ja znalazłem właśnie broń? Czy ja naprawdę znalazłem kałacha, który nie ma końca
amunicji. A nie, dobra, kończy się. Kończy się ta amunicja. Proszę odejść. To teraz mamy słabo, proszę państwa. Mamy jeszcze tutaj z przodu wroga, który właśnie już spadł. Tutaj wroga. Teraz mamy ostatnią amunicję, czyli rzucenie kałachem. Nie działa? Nie no, musimy teraz zebrać jakieś broni, którymi da się rzucać, bo strzelając do ludzi, którzy są niezniszczalni, o do tamtych, zużyłem jakieś 10-15 amunicji. To nie było mądre, ponieważ oni są po prostu niezniszczalni i tam jest jakaś kapela po prostu. Ale słuchajcie... O nie. Co? Czy ja użyłem 3 shockwave'y przez przypadek? Ja chciałem smajta użyć, żeby pozbyć się tych ludzi. A czekajcie, jeszcze tutaj pistolet gdzieś rzuciłem. Czy oni zmarnowali mój pistolet? Czy oni podnieśli pistolet i bili nim? Czy oni naprawdę są tacy głupi? Proszę pana, proszę zejść z tego samochodu, dziękuję. Tych jeszcze trzeba się pozbyć jakoś. Proszę, bardzo, proszę, bardzo... No nie, no nie mogę trafić. Dobra, wiecie co? Robimy misję. Nie! Wiecie co, ja to sam zrobię, nie? Sam to zrobię i wrócimy do tego samego momentu. Ale mam w końcu tą legendarną broń, tylko jest taki problem, że zabiłem tutaj wszystkich z bliska i muszę nią rzucić, bo nie mam co z nią zrobić. Ale możemy też wskoczyć na nich przecież, patrzcie. Możemy tu wejść, możemy tu przeskoczyć i przywitać ich bardzo cieplutko. Teraz wskoczyć na tego. Nie trzeba w ogóle strzelać, widzowie, czy ja tu doskoczyłem jakimś cudem. Ty łap moją legendarną broń, już jej nie potrzebuję. Teraz bierzemy kałacha. Drogi kałachu, musisz mi się przydać na bardzo ważną rzecz. Halo? Co pan robi? Okej, nieważne. W każdym razie, czy to jest ostatni? To nie był ostatni. Tam są ostatni. Aha, jeszcze 8. Jakim cudem, czy oni wszyscy są tam w wanie w środku? Jeszcze 3 zostało, okej. Jest już blisko. Jeden na pewno jest tam w wanie. Czy tutaj ktoś żyje? Tutaj nikt nie żyje. Czyli wszyscy są tu w wanie, ale ja nie wiem, czy ja tu doskoczę. Doskoczy, dobra. Czemu ty miałeś M4, pytam się. Czemu tu... Kogoś zabiliście tak brzydko, dziwnie. Nie wolno. Ej, gdzie jest reszta? Co się dzieje? Gdzie jest reszta osób? Zostało 2 przeciwników. Gdzie oni są? Czy oni są tutaj? A, panie i panowie, ogólnie przychodzę z taką wieścią, że jakby wam to grzecznie powiedzieć... Koniec jazdy! Dziękuję. Miło było. Okej, czy to jest wyjście? I wygraliśmy! Z małym trudem, ale wygraliśmy w końcu. Co tam się dzieje? Przepraszam, czy wszystko jest w porządku? Halo? Czy wszystko jest w porządku? A, o, to ja wam nie przeszkadzam. Co oni tam robią? Przecież to jest masakryczne. Musimy, widzowie, znaleźć jakąś broń. Broń, którą będzie można na spokojnie użyć do walki. Proszę pana, czy pan jest za pokojem w tym mieście? Czy pan jest zadowolony z tego, jak się w tym mieście żyje? Bo widzę, że pan sobie ogląda telewizję. Bardzo ciekawy program, proszę pana. Może zasilić to panu jakoś? Nie działa. Może pana zasilić? O. Pan został zasilony. O co chodzi? Czemu mu głowa odpadła od paralizatora? Pan wcale nie widział tego, jak tu cząstki człowieka wypadły. Co nie? Czemu one tak się rozlatują? Czemu ten paralizator jest taki mocny? O co chodzi? I czemu w ogóle ludzie mnie nie atakują? Poczekajcie, wróćmy do tych gości, którzy tam siedzieli w ro... Dobra, oni są za tą ścianą, prawda? Musimy przejść tędy, przejść tędy. Halo, proszę pa... O nie, o nie. Czy to działa? Czemu rzucanie paralizatorem działa? Już pana nie będą męczyć. Przynajmniej tyle. A to miało być takie... Co tu się dzieje? Co pan ma na głowie? Proszę to zdjąć! Tu wszyscy mają coś na głowie! W ogóle ja nie czaję, jak to wygląda w tej grze, nie? Wyobraźcie sobie, że siedzicie z kolegami w barze, nie? Za parę lat może, bo może jeszcze wam troszkę brakuje, oczywiście nie wszystkim. I siedzicie w barze z kolegami, przychodzi gość, którego nie lubicie, z maczugą, co nie? Albo z taką pałką, która...
jest elektryzująca. I ten gość wali jednego z waszych kolegów, a wy co robicie? Nawalacie się z resztą swoich kolegów. Nie z tym gościem, czemu nie? Dlaczego by nie walić swoich kolegów, skoro ten gość przyszedł i was próbuje bić i zabić? O co chodzi w tej grze? Czemu logika tej gry jest taka dziwna? Mięso to ta legendarna broń. O nie, teraz już nie jest legendarna. Czemu ona nie daje już sobie tak bardzo... Dobra, daję sobie radę. Czemu mięsem można powalić tylu ludzi? Ja rozumiem, jakby kością się dało czy coś, ale mięsem naprawdę? Co to jest, jakiś bank czy co? O co tu chodzi? Może to jest sąd? Co, więzienie tu mają? Proszę bardzo, wychodźcie, ziom. A, to tak się to robi w więzieniu? Widzę, że panowie są bardzo zadowoleni z kolegi, który bije kolegę. O co? No przecież ci pomogłem! Czemu on chce mnie bić? Taka jest logika w tej grze. Wszyscy mnie tu... Przepraszam. Wszyscy mnie tu po prostu nienawidzą, okej? Okay? Nie ma tutaj normalnego człowieka. Czy jak pomogę panu... O, okej. Okay. Panowie widzę, że nadal robią swoje. Policja wyszła z więzienia i nawala cywilów. Logika w tej grze, nie? Kocham tą logikę. Ale mamy smajta. Mamy najpotężniejszą broń. Tym można epicko strzelać i rozwalać. Bo! Co jest? I rozwalać każdego człowieka, który się po prostu tu znajduje. Czy to się szybko kończy? To się szybko kończy. Trzeba szybko z tego korzystać, jak tylko się da. I już nie ma bójki. Co? Wszyscy wstali? O co chodzi? Proszę wrócić do snu. Do snu. Czy ja mogę na tym zagrać? Co? Naprawdę? Nawalamy koncert. Widzowie. Ale oni widzę, że nie przejmują się moją piękną grą. To proszę wypad stąd w takim razie. Tamten jak poleciał daleko, co jest? Ty leż jak leżałeś. Teraz wszyscy są źli na mnie. Ale czy my mamy tu jakąś fajną broń? Bo tu musi być broń. Musi być jakaś ukryta, fajna, epicka broń. Ja idę sobie na miasto. Idę zobaczyć, co tu się znajduje. Co tu się znajduje? Tu jest rzeka. Można po tej rzece chodzić. Czemu nie? Mamy też tunel, który... A! Koniec levela. Spoko. Wyszliśmy sobie z miasta i jest koniec po prostu poziomu. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.